Przejazdem zaprzęgów konnych z kościoła do Muzeum Rolnictwa rozpoczęło się podlaskie Święto Chleba w Skansenie w Ciechanowcu. Od 11 lat głównym organizatorem spotkań rolników, młynarzy, piekarzy oraz turystów z całego kraju jest Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Myślę, że to nie tylko inscenizacja, bo jest to przede wszystkim prawdziwe przeżywanie tych tradycji żniwnych, a więc tradycji, które no, tu w okolicy są jeszcze jak najbardziej żniwe. Być może ta inscenizacja polega na tym, że trudno w innym miejscu znaleźć taki właśnie pokaz, bo nie wszystkich stać na to. Nie wszyscy po prostu mają zebrane właśnie te historyczne narzędzia. Być może nawet nie znają historycznych obrzędów, historycznych tradycji. Natomiast tu w naszym skansenie, gdzie właściwie historia zatrzymała się, jest to jak najbardziej realne i możliwe. I to, o czym powiedziałam, że trudno nazwać inscenizacją, koszenie prawdziwych łanów zbóż, a tak to się u nas odbywa, a więc można powiedzieć, że jest to obrzęd żniwny od, no może nie od zasiania, ale od skoszenia do wypieku chleba. Zgodnie z tradycją, na początku dożynek w Muzeum Rolnictwa goście honorowi, a potem uczestnicy święta przełamali się chlebem w kształcie chałki, wypieczonym w miejscowej piekarni. Święto chleba, nawiązujące także do tradycji dożynek, to okazja do rozmów o rolnictwie i trudnych tegorocznych żniwach. Aktywnym uczestnikiem Święta Chleba w ciechanowieckim skansenie był także minister rolnictwa Marek Sawicki. Nasi piekarze, nasi młynarze są bardzo pracowici, bardzo zdolni. Oczywiście pewnie trzeba będzie troszkę domieszać z innych regionów Polski, bo nasz wschód, na wschód od Wisły, szczególnie Podlasie, ucierpiało na ostatnich opadach i jak Państwo widzą, te snopy nie są snopami złotymi, to są snopy szare, które są porośnięte grzybami, ale paszowego zboża nie zabraknie, natomiast zboże to konsumpcyjne, na chleb, na bułki, mamy w innych regionach Polski, jest nadzieja, że wystarczy. Nasz region, region podlaski, to jest stolica sektora mleczarskiego. Dzisiaj widać wyraźnie, że kukurydza, która czeka jeszcze na zbiór, jest rzeczywiście imponująca i miejmy nadzieję, że to, co mamy mniej na zbożach, wyrówna się na kukurydzy i że nasza produkcja mleczarska tu naszego regionu nadal będzie się rozwijała. Wśród gości honorowych dożynek obecni byli przedstawiciele samorządu województwa podlaskiego. Muzeum w Ciechanowcu jest ośrodkiem kultury należącym do samorządu wojewódzkiego. Dzisiejsza uroczystość jest niezwykle ważna. Odbywa się w cieniu trudnej sytuacji dla rolników, związaną z warunkami pogodowymi. Ale znam rolników polską wieś, bo na co dzień z nimi pracuję i wiem, że z Bożą pomocą dadzą radę i dzięki ich trudowi w Polsce nie zabraknie chleba. Do Ciechanowca na Święto Chleba przyjeżdżam często. Kiedyś przyjeżdżałam z dziećmi, a teraz dzieci z wnukami. Z samorządowcami Ciechanowca współpracuję, a najbardziej cieszy mnie przebudowa mostu, bo mamy budować mosty przyjaźni, mosty porozumień i z tego najbardziej się cieszę. Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka jest bardzo dobrym miejscem do tego typu świętowania. Jest też dla mnie ogromną radością to, że tyle osób odwiedza Ciechanowiec i takie święta otwarte są bardzo ważne, ponieważ pokazują tradycję pracy na roli, a praca na roli kiedyś była zespołowa i dzisiaj też wymaga wsparcia dużo instytucji, osób. Rolnictwo to dziedzina gospodarki narodowej wymagająca ciągłego wsparcia ze strony administracji rządowej, powiedział obecny w Ciechanowcu poseł Jarosław Zieliński. W całej Polsce jest tradycja i potrzebujemy nowoczesności. Tradycję trzeba honorować, trzeba kultywować to, co dotyczy przeszłości, trzeba to zachować dla potomnych, a to jest ważna tradycja, bo ona się wiąże z szacunkiem dla chleba, dla pracy ludzkiej, dla człowieka i w związku z tym dla sprawiedliwości, bo człowiek sprawiedliwości wymaga. A jeśli tak, to już prowadzi to naszą myśl ku problemom współczesnym, dnia codziennego, aktualnym, a więc ku pytaniu, czy polskie rolnictwo dzisiaj może być nowoczesne, czy musi być skansenem w Europie. Otóż wydaje się, że nie musi być i zadaniem rządu, głównie rządu, bo to jest sprawa bardzo ważna i tylko rząd może sobie z tym poradzić, jest tworzenie warunków,
dla konkurencyjności polskiego rolnictwa wobec rolnictwa zewnętrznego w innych krajach, w Unii Europejskiej. Bo jeżeli nie będziemy o swoje rolnictwo dbać, to zaleją nasz rynek towary z innych państw i na przykład sprawa dopłat bezpośrednich, obszarowych do 1 hektara jest tak bardzo nabrzmiała dzisiaj i ja dlatego o tym powiedziałem w swoim wystąpieniu, mimo że mamy uroczystość, bo jeżeli polscy rolnicy będą nadal otrzymywali te 180 euro dopłaty do hektara, a rolnicy niemieccy po sąsiedzku 340, tak jest dzisiaj, to niestety tej konkurencyjności polskie rolnictwo nie będzie miało i przegra w tej konkurencji, a zadaniem państwa, jak powiedziałem, rządu, tego rządu i wszystkich rządów, każdego rządu, jest dbać o gospodarkę, w tym o gospodarkę rolną, ponieważ ona jest ważna pod względem bezpieczeństwa żywnościowego, ale także dlatego, że wciąż na polskiej wsi mieszka prawie 40% Polaków. Na festynie, w miejscu spotkań producentów żywności, obecni byli przedstawiciele instytucji obsługujących rolnictwo. Ten rok jest trudny dla rolników, aura nie sprzyja, ale dzięki też i pomocy agencji rolnicy mają odpowiednią ilość sprzętu, mogą te żniwa przeprowadzić sprawnie. Jest to duża pomoc. Także ten trud rolnika, który w tym roku i wysiłek, myślę, że też nie pójdzie na marne. Rolnicy mimo wszystko starają się i także ten chleb w tym roku będziemy mieć. Uczestniczę w Święcie Chleba w Ciechanowcu. Jest to dla mnie szczególna satysfakcja, bo jestem mieszkańcem Ciechanowca. Jestem związany od urodzenia z tym miejscem i mam dużą satysfakcję, że te święto jest to promocja nie tylko naszego regionu Podlasia, ale też i promocja w ogóle w Polsce, bo jest wielu gości z Warszawy. Także święto te wpisało się bardzo dobrze tutaj w nasz krajobraz rolniczy i też Agencja Restrukturyzacji jest na tym święcie. Rozmawiamy z rolnikami o problemach. Wiem, że jest wiele problemów, ale tutaj też jest okazja spotkać wielu ludzi i jest to dobre miejsce do rozmowy. Atrakcją tegorocznej edycji Święta Chleba w Ciechanowcu była parada zabytkowych ciągników. Zabytkowe ciągniki prowadzili pracownicy muzeum, instytucji samorządowych, a także goście honorowi Święta Chleba. Na czele kawalkady jechał ciągnik prowadzony przez posła Jacka Boguckiego. Jestem akurat w tym stroju, bo przed chwilą siadłem z traktora ciągnika C330, najmłodszego w zbiorach muzeum chyba, no ale ciągnika na podobnym jeździłem, to był pierwszy traktor mojego ojca. Ja całą młodość na nim jeździłem, więc jechało się bardzo dobrze. No dobrze, że ta tradycja nadal trwa, natomiast od problemów rolnictwa nie uciekniemy. Ten rok jest bardzo trudny dla rolnictwa na naszym terenie. Może nie ma wielkich kataklizmów, ale jest trochę takich miejsc, choćby w sąsiedniej gminie Klukowo, choćby w wielu innych glebach, gdzie są cięższe ziemie, gdzie te opady, nawalne opady, jak to nazwał rząd, spowodowały ogromne straty. Zresztą w większości miejscowości to, że tak długo padało, zboże już na pniu rośnie, stojąc rośnie. Nie będzie nadawać się, pierwsze koszenia wskazują na to, że nie będzie nadawać się na mąkę. Mynarze nie chcą przyjmować takiego zboża. No, jest to naprawdę bardzo trudny rok, chyba najtrudniejszy z tych 11, odkąd jest Święto Chleba w Ciechanowcu. Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu posiada unikalną w skali kraju kolekcję lokomobili i ciągników. My mamy w tej chwili w naszym muzeum 6 sztuk lokomobil. Jest to druga pod względem wielkości kolekcja lokomobil w Polsce, a ogólnie w Polsce jest około 25 lokomobil. Z tych 6, które posiadamy, to są wyprodukowane w latach 1900-1925, z czego 4 są w pełni odrestaurowane, w pełni sprawne technicznie. Jedno z nich będzie można zobaczyć podczas pracy w trakcie obchodów Święta Chleba. Nasza kolekcja liczy ciągników zabytkowych, liczy 25 sztuk i to są ciągniki wyprodukowane w latach 1923-1990, czyli najstarszy z naszych ciągników ma 88 lat, a najmłodszy 21. Jest to, jak powiedziałem, bodajże jedna
jedna z największych, nie wiem czy nie największa w tej chwili kolekcja zabytkowych ciągników w Polsce. Są to ciągniki zagraniczne, z produkcji zagranicznej, jak i polskiej. Z zagranicznych to są firmy Lanz i to są najstarsze, jakie posiadamy, czyli ta z 23 roku ciągówka, jak i z 25. Jak również firmy Deutz niemieckiej, a także firmy Ferguson, firmy z Zetor, z Polski Ursusy, ale posiadamy też w naszej kolekcji jako perełkę dwa ciągniki produkcji radzieckiej. Jeden z 1949, a drugi z 1990. Święto chleba w Ciechanowcu to także pokazy żniwne. Na polu koło wiatraka pracują żniwiarze. Żniwiarzom towarzyszą zespoły ludowe. Na miejscu była także młocarnia napędzana zabytkową lokomobilą. W żniwach pomagali także goście honorowi. Pokazom tradycji żniwnych towarzyszył kiermasz pieczywa z piekarni w Ciechanowcu oraz z Mazowsza, Podlasia i Litwy. Thank you.